Ponad 100 rękodzielników z całego województwa zaprezentowało swoje prace podczas 23. wystawy bożonarodzeniowej w Sanoku. Tradycyjnie w sali klubu Górnik prezentowane były ozdoby, kartki świąteczne, rzeźby, choinki oraz szopki. Teraz jest szaleństwo na białe choinki, białe bombki z motywami ażurowymi. Świece z prawdziwego wosku, proszę pana. Są piękne szopki, których się nie pali, które po 5 latach tracą kolor, ale są piękne w kolorze ekry, bo to jest wosk i on się utlenia. Bardzo pozytywne, jest tyle pięknych prac, że jestem pod wrażeniem. Przychodzą szkoły, przychodzi młodzież, dzieci, małe przedszkolaki nawet, przychodzą całe rodziny, dorośli, także bardzo nas to cieszy. Faktycznie z roku na rok jest coraz więcej rękodzielników, wystawców, artystów, którzy chcą zaprezentować tutaj swoje wyroby. Te wyroby są bardzo różne, ale przede wszystkim zrobione są ręcznie i faktycznie przez te osoby, które je wystawiają. W związku z tym, w moim przekonaniu, one mają tak zwaną duszę. Organizatorami wystawy bożonarodzeniowej byli wójt gminy Sanok oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku.